Witamy Was znowu ze Stambułu. Miasto jest po prostu przepiękne i tak przykuwa naszą uwagę, że nie możemy z niego wyjechać. Ranie już się chyba uprało. Jak już wiecie, mamy trochę dzisiaj rzeczy do zrobienia. Pierwsze co to było pranie. Potem idziemy załatwić ten HGS w końcu na pocztę, niedaleko tutaj gdzieś jest. O, dzisiaj ładna pogoda, ma być przez cały dzień, także rozgasimy i ranko do wieczora będzie suche. Mamy jeszcze trochę zapasów z Polski, musimy to wyjadać, żeby nam się nie popsuło, ale na pewno kiedyś spróbujemy śniadania typowo tureckiego. Zapomnieliśmy, że mamy te pyszne rogaliki, Monia, nie? Tureckie. Ciekawe, jak smakują. Kto idzie zmywać? Ty. Losowanie. No. Za co? Raz, dwa, trzy. To nożyczki były. Tak, nożyczki, już nie pity. To były to nożyczki. To jest dla ciebie furka do zmywania. Nie. Ty jak masz parówę, nabrudziłaś garnek, idziesz zmywać. Bye, bye. Chłopaki, wy też tak macie z tym zmywaniem? Mimo, że wygrywam, to i tak zmywam. Monika, jak to? Przegrałeś, bo to były nożyczki. No dobra. Przymknę na to oko, jest piękna, słoneczna pogoda. Także załatwiamy HGS na poczcie i lecimy na zwiedzanie. W ogóle dzięki za wszystkie komentarze i informacje, które się pojawiły pod ostatnim filmem na temat Turcji. Dużo, dużo fajnych informacji. Dzięki. Żeby wykupić HGS, dostaliśmy formę, żeby wypełnić. Trzeba mieć ze sobą paszport, no i dokumenty od samochodu. Paweł Kotowski. Paweł. Wszystko załatwione, dostaliśmy naklejkę, którą trzeba nakleić na szybę. Zapłaciliśmy, kosztuje to 120 lir. Doładowaliśmy jeszcze 500 lir. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało, ale będziemy tu długo, więc powinno być ok. Stan naszego konta HGS możemy zawsze sprawdzić w każdej chwili na poczcie. Po prostu podajemy ten numer z naklejki, tak mi się wydaje, albo może numer rejestracyjny, albo numer telefonu. Ale nie chciała numeru telefonu. Tam był, trzeba było w formie napisać. A, okej. Okay. Czyli numer jednak potrzebny. Właśnie po to jest ten numer telefonu, że wtedy powinien też stan konta przychodzić na numer telefonu. No zobaczymy, czy to działa. Zobaczymy, czy to działa. Jesteśmy w tureckim metrze w Istambule, z którym się wiąże pewna historia, ale to Wam opowiemy o tym później. Karta kosztuje taka na metro i na tramwaje, kosztuje 70 lir, tyle my zapłaciliśmy. Plus 30 doładowaliśmy. Tak, to jest na jeden przejazd. No i okazało się, że w jedną stronę teraz do naszej stacji zapłaciliśmy 15 lir, czyli będziemy musieli na powrocie znowu załadować za 3 dyszki. No, czyli jakąś złotówkę kosztuje przejazd. Tak, bardzo tanie. Pierwsza linia metra w Stambule powstała już w 1855 roku. Tak, ale miała zaledwie 600 metrów długości, tak. I była różnica poziomów tylko 60 metrów. A obecnie? Obecnie jest to 194 km, jest bodajże 7 linii metra. My niestety nie jedziemy tą najstarszą. To może się przejedziemy, zobaczymy. No. Nie jest nam po drodze, żeby tą najstarszą jechać. No i metro w Stambule było jednym z pierwszych w Europie. Także. Chociaż nie było za długie, ale było. Metro opuściliśmy na stacji Shishan. I jesteśmy w dzielnicy Beyeglu. Już nam się ona strasznie podoba. Tak, a zmierzamy do najwyższego budynku w Stambule.
Zobaczymy, jak on będzie się pięknie prezentował. Podobno jest z niego bardzo ładna panorama na Stambuł. Jest mnóstwo flag, jak widzicie, bo Turcja w tym roku obchodzi swoje stulecie. Dokładnie 100 lat temu powstała Republika Turcji, a jej głównym współtwórcą był Atatürk. Dlatego wszędzie też widnieje jego wizerunek. To jest ten sam wizerunek, który jest na każdym banknocie tureckim. Bardzo ważna postać w historii Turcji. Ojciec zakończył Turków. Dokładnie, zakończył sułtanat i powstała republika. Wprowadził dużo reform, wprowadził też nazwiska, bo wcześniej Turcy nie mieli nazwisk. Sam sobie wybrał nazwisko Atatürk, czyli ojciec Turków. Bardzo skromnie i, że tak powiem, zakazał używania tego nazwiska w całej Turcji, także tylko on się tak nazywa. Tak. Oddzielił kościół od polityki. I szereg różnych zmian. Kobiety dostały więcej praw, w ogóle Turcja stała się bardziej liberalna. Ale powiem wam szczerze, że ta dzielnica po prostu jest piękna. A oto najwyższy budynek w Stambule. Raczej był najwyższy w 1348 roku, w momencie, kiedy ukończono jego budowę. I nie w Stambule, a jeszcze w Konstantynopolu. Jest to nic innego jak wieża Galata. Przyszliśmy tu, żeby podziwiać panoramę 360 stopni dookoła, z najwyższego tarasu, z najwyższego piętra, które niestety jest zamknięte. Tak, trwają teraz prace renowacyjne nad dachem i ósme piętro, ten piękny taras widokowy, jest zamknięty. Zwiedzanie wieży Galata do niedawna było za darmo, później kosztowało jakieś grosze. Teraz jest to 20 euro od osoby. No, zrezygnowaliśmy z wejścia na wieżę, no bo nie ma sensu płacić 40 euro, żeby popatrzeć sobie przez okno z siódmego piętra najwyżej. No dokładnie, no i no właśnie, tym bardziej, że jest ten remont. No, no to, no. To nie ma sensu po prostu. Już za te cztery dyszki lepiej pójść na jakąś kolację, na jakiś taras na dachu. Ale cieszę się, że tu przyszliśmy, ponieważ dzielnica jest bardzo urokliwa i piękna. No, jest zatłoczona jak cały Istanbul, teraz już to widzimy. Ale jest ale super warto atmosfera. Tutaj być. Jest fajna atmosfera, tak. Pod wieży Galata trafiliśmy do pięknej dzielnicy Karakoy. Jest to taka nadbrzeżna, przybrzeżna, portowa dzielnica. Pływa tutaj mnóstwo promów. Można przepłynąć się po Bosforze i zjeść świeżą... Nie po Bosforze, po Złotym Rogu. A tak, ale też wypływa, wypływa w całą tam... tam na Bosfor, tak, na Bosfor. Można zjeść grillowaną rybkę. Właśnie sobie kupiliśmy takie wrapy przepyszne. Pierwszy raz jadłem coś takiego i była to najlepiej podana makrela grillowana, jaką kiedykolwiek jadłem. Po prostu petarda. Taki relaksujący widok. No. I taka atmosfera, taka powolna. Taki całkiem inny Stambuł. Dokładnie. Przyjechaliśmy tutaj metrem, ale nie mogliśmy sobie odmówić tej przyjemności i przejść się mostem Galata. Zmierzamy teraz do największego bazaru ukrytego na świecie. Jak pamiętacie, byliśmy kiedyś w Afryce, w Maroku, bodajże w lutym albo w marcu, na największym bazarze krytym w Afryce. No to przyszedł czas teraz na największy bazar na świecie. Po drodze na Grand Bazar zaszliśmy na często zapominany przez turystów bazar egipski. Warto podkreślić, że jest to miejsce stworzone w 1664 roku i wydaje mi się, że warto odwiedzenia. Ma swój klimat. Pachnie przyprawami, no i tak jest bardzo klimatyczne. Piękne stoiska, baklawy, porcelana. Rękodzieło, czajniki, no po prostu jest to wszystko.
takie apetyczne. No, chyba coś zjemy. Muszę wam powiedzieć, że dojście do tego bazaru w sumie jest jednym wielkim bazarem. Także ja nie wiem, jak w ogóle będzie wyglądał ten bazar kryty. Jestem w szoku, zobaczcie, kto to wszystko kupuje. Cała ulica zapełniona ćwami. Szok. Bazar jest przepiękny, jak również jego historia. Początkami sięga 1464 roku, gdzie Mehmed w miejscu, w którym w czasach Bizancjum handlowano, gdzie kupcy przyjeżdżali sprzedawać swoje towary, nakazał wybudować budowle, w których sprzedawano złoto, mieściły się antykwariaty i jubilerzy wytwarzali piękną biżuterię. Później dobudowywano budynki, a obecny kształt ma od XIX wieku. Obecnie bazar zajmuje około 30 hektarów, jest tu 61 ulic i prawie 3500 sklepików. Nie wiem, czy zdołamy to obejść. Trudno uwierzyć, ale w miejscu tym pracuje na stałe 20 tysięcy osób, a bazar odwiedza dziennie od 350 do 500 tysięcy ludzi. Szok normalnie. Szok dla mnie to jest po prostu szok. Monia, hej, jak ci się podoba? Bardzo mi się podoba, szukam dywaniku do ciapka. No, może coś znajdziemy. Zobaczcie, jakie to jest wielkie, po prostu końca nie widać. Jedna strona, a tam druga. Coś mi się wydaje, że nam się zejdzie, zanim znajdziemy wyjście z tego bazaru, bo uliczek tysiące. Chyba nam się udało. Znaleźliśmy wyjście. Po długich poszukiwaniach wychodzimy w końcu na zewnątrz, bo panował tam bardzo duży... Halo. Halo. Tak, Turcy są naprawdę bardzo mili. Szczególnie jak chcą coś sprzedać. Ale nie są nachalni. Można spokojnie wszystko pooglądać, podotykać, tak, pokazują. Nie obrażają się, jak człowiek nic nie kupi, także jest bardzo miło. Bardzo miło i spokojnie, dokładnie. No. Idziemy do vana, bo ja już po prostu głowa boli od tego wszystkiego. I musimy trochę chyba odpocząć, nie Monia? Tak, definitywnie. Wrażeń co niemiara. Wczoraj padliśmy jak muchy i dzisiaj dopiero wygramoliliśmy się z łóżka o godzinie w pół do dziesiątej. No ale cóż, trzeba w końcu się troszeczkę zrelaksować. Pogoda nie napawała optymizmem w nocy. Miało dzisiaj padać cały dzień, mieliśmy już wyjechać ze Stambułu, ale się rozpogodziło, ma być słoneczko do końca dnia, więc postanowiliśmy jechać jeszcze na azjatycką część. Postanowiliśmy zrobić sobie wycieczkę do Azji. Zanim pojedziemy tam ciapkiem. Tak, także zostajemy na kolejny dzień i noc jeszcze w Stambule. Dokładnie, ponieważ Stambuł ma tyle do zaoferowania, nie możemy się z tym miastem rozstać i już wczoraj nas taka nostalgia, taki smutek ogarniał, że musimy stąd jechać, więc zostajemy. Tylko Monika ma jeden dylemat, nie wie jakie spodnie założyć. Czy szare, czy czarne? Czy może beżowe? Szare, czy czarne? No, już podjęłaś tą decyzję? Jeszcze nie. Okej. No to zejdzie się do 12. Podjęłaś już decyzję? Tak, założę chyba czarne, tylko nie wiem, czy sweterek czarny, czy taki stalowy. Nie, to rozumiesz, myślała nad sweterkiem? Monia, musimy już iść. I koniec. Podjechaliśmy kawałek metrem na stację bodajże Karakoj, a teraz idziemy na prom, żeby udać się do azjatyckiej części Stambułu. Zdobujemy kartę, można ją użyć na metro, na tramwaj, na prom, na wszystko. Także można wybrać sobie język, zmienimy na angielski. No i mamy
Please put closer your... Please wait. Your request, insert only banknote. I tu się wsadza pieniążki i tu pokazuje balans. Balans. Nie wiem, dobra, czy coś widać, ale coś tam... Mamy 60 lir, dobra. To nam starczy. Kadikoy? No, Kadikoy. A, Kadikoy jest tak. Aldiyo. Kadikoy, tak? Kadikoy, tak. Wypływamy właśnie ze Złotego Rogu, to jest to takie wcięcie wodne w Stambule i powolutku kierujemy się do cieśniny Bosfor, gdzie w Kadikoy nasze stopy spoczną na azjatyckim kontynencie po raz pierwszy. Oficjalnie chcieliśmy was poinformować, że teraz fera dotarła do Azji. Niestety bez ciapka, ciapek został w Europie. Jesteśmy w dzielnicy Kadikoy, zobaczymy, czym nas tutaj ona zaskoczy. Dokładnie. W dzielnicy Kadikoy, podobnie jak i w dzielnicy Karakoy, możemy kupić świeże rybki, owoce morza, warzywa, no praktycznie wszystko, co nam potrzebne do domu. Kiedyś na pewno spróbuję takie kiełbasy. Nie wiem, jak to smakuje, ale nie można wszystkiego kupić w Stambule. Przed nami 6 miesięcy podróży, więc trzeba być troszeczkę spokojnym. Prawda? Prawda. Rozgrywka Barcaby na bardzo wysokim tureckim poziomie. Przy filiżance czaju oczywiście. Tak, jak odwróci się tą planszę, to można grać tryk-traka, taką turecką grę, ale nie umiemy, ale obczajmy to może gdzie indziej. Może gdzie, na może razie. Przez te 6 miesięcy się nauczymy grać. Na razie gramy w Barcaby. Monia, twój ruch. Nie, ja się ruszyłam, teraz twój. Jak to zrobiliśmy, ale zablokowaliśmy całą planszę, nie było żadnego bicia. No i nie możemy się ruszyć. Nie ma ruchu. Taka sytuacja w Turcji. Czy to możliwe? Po zaciętej walce w Warszawie ogłaszam remis. Idziemy tu uczcić pieczonymi kasztanami, które są takim symbolem stambulskich ulic. What are you doing? 100 grams. 100? Mhm. Spróbujemy. Wygląda smacznie. Mhm. Opala. Ogólnie jest tutaj bardzo spokojnie, taki cichutki, miły nastrój. Nie to, co tam w europejskiej części Stambułu, nie ma tego pędu. Dużo młodzieży, fajnych kafejek, dużo murali, graffiti na ścianach. Tak, czujemy się tak jak w takim europejskim mieście, nie wiem, jak w Bristolu. Dokładnie. Dużo jest antykwariatów również, z jakimiś starymi kasetami do słuchania. Radio można kupić z lat 60., 70. Ogólnie jest fajny klimacik. Zauważyliśmy też, że w Kadikoy jest dużo taniej niż w europejskim Stambule. Chodzi mi o takie stragany, a jakieś takie jedzenie na mieście, herbatkę. Także... No i kupiliśmy dywanik do naszego vana. Ciekawe, czy rozmiarowo będzie nam pasował. Ale był dużo, dużo tańszy niż na Grand Bazaar, gdzie byliśmy wczoraj. Zapłaciliśmy 200 lir,
za taki dosyć spory dywan. Chyba całego vana nam przykryje. A tam mogliśmy kupić taki malutki dywanik za 250 i taki sztuczny. Bardzo sztuczny. No, taki, nie wiem, no sami ocenić. A wełniane to już w ogóle były po 2000. Spacerujemy ulicą, główną ulicą tej dzielnicy, Baharie. Kadesi. Tak. Baharie Kadesi. Od której odchodzą w bok takie mniej zatłoczone uliczki, bardziej klimatowe, z restauracjami, z jakimiś sklepikami. Podoba nam się tak. Tak, taki klimat PRL-u, jak się patrzy na te bloki, jak się zadrze głowę do góry. Ale tak tą sztuką uliczną jest to wszystko udekorowane. Drogę powrotną udajemy się metrem. Jest ale... troszeczkę drożej, ale chcieliśmy się przejechać tunelem Marmaraj. Nazwa pochodzi od morza Marmary i Raj, czyli kolej. Jest to tunel kolejowy i właśnie przejeżdża tam metro. Będziemy jechali pod cieśniną Bosfora. Pod wodą. Pod wodą. Nie, żartuję. Pod ziemią, ale pod wodą. Jesteśmy na miejscu, na stacji Sirkici, tak. Stacja jest położona bardzo głęboko, dlatego wyjście na zewnątrz zajęło nam mniej więcej tyle czasu, co przejazd. Schodami do góry, spacer schodami do góry. Także... Ale dobrze, chociaż drogę umilała nam ładnie śpiewająca pani i dźwięk gitary, także miło było. A znajduje się tutaj jeszcze taka bardzo, bardzo sabytkowa stacja kolejowa. Fajnie to wygląda w środku, jak ktoś by miał ochotę, to można tutaj zajrzeć. I jesteśmy znowu w Europie. Znowu w Europie idziemy do biednego naszego ciapka, bo on się na nas wyczekał. Już mało w nim teraz przebywamy. Tęskni za nami, płacze codziennie wieczorem. No i to taka robota w tym Stambule. Zostawiasz swój dom na pastwę losu i przez te wszystkie dni nic się w nim nie dzieje. Śpi się trochę. Tylko się śpi. Ostatni poranek w Stambule. Niestety. Musimy pożegnać się z tym cudownym miastem. Zakochaliśmy się w nim. Tak, bez reszty. Po prostu bardzo chciałbym tu wrócić w drodze powrotnej. I pewnie tak zrobimy. Dzisiaj już nie będziemy grali, kto zmywa, a kto nie zmywa. Monika, idziesz zmywać, koniec. Nie, zagramy. Nie. No dawaj, 3-4. Nie, ty idziesz. Ja, to jest nieważne, czy ja gram, czy nie gram, i tak muszę iść zmywać. Także dzisiaj jest tyle. No dobra, ja cię pozmywam. Tak, jedziemy mostem. Zdecydowaliśmy z Moniką, że nie będziemy tutaj szukali promu i nie będziemy już tracili czasu, żeby zobaczyć, jak to wszystko tutaj działa. Mamy załadowaną tą kartę HGS, także... Także lecimy. Jedziemy. Serwis, zmywanko. I spadóweczka. Zobaczymy, co tam dzień przyniesie. Planów nie mamy. Bez planu. Bez planu. Sprawdziliśmy wysokość tunelu, który prowadzi tutaj praktycznie spod naszej miejscówki do Azji. Tunel nazywa się Euroazja i ma wysokość tego tunelu to 2,80 metra. Nasz ciapek ma 2,73. Jeszcze teraz zmierzyliśmy go dokładnie. Także jedziemy tym tunelem, bo możemy zaoszczędzić sporo czasu. No, nie wiem, zobaczymy, jak to będzie. Czy się zmieścimy? Czy się zmieścimy, czy nie? No i teraz zobaczymy, czy będzie słychać dzwonki, czy nie. Mam nadzieję, że nie zgubimy paneli. Nie było słychać dzwonków. Oczywiście trzeba mieć tutaj wykupiony HGS. I jedziemy. Luzik, zapas jest. W razie czego spuszczę trochę powietrza z poduszek. Zawsze te parę centymetrów zapasu. No dobra, to jedziemy. Kurde, jak blisko. Tunel ma długość około 15 km. Dosyć niedawno został oddany do użytku. No skraca to nam podróż, bo wyjedziemy od razu w Azji. Przejeżdżamy teraz pod cieśniną Bosfor i
będziemy w Azji. Przed nami piękny most Osman Gazi. Cena przejazdu tym mostem to 190 lir. Jakbyśmy chcieli przepłynąć promem, to jest to koszt 195 lir. Jest to zatoka przy mieście Izmit. Skraca nam dużo drogę. Pięknie, cudownie się to zaczyna robić. Szybkie sprostowanie. 190 lir płaci się za osobówkę. My zapłaciliśmy 300. No, dosyć sporo za przejazd przez most, tak mi się wydaje. Jak wam się podoba miejscóweczka nasza? Pierwsza na dziko w Turcji? Uważam, że jest okej. Zostajemy, nie ma co. Także oficjalnie my i Ciapek jesteśmy już w Azji i pierwsza noc na dziko przed nami. Tak, zostajemy tutaj na noc. Dotarliśmy też nad morze. No, na taką zatokę. W następnym filmie zobaczycie, co to za miejsce. A my dzisiaj już się będziemy żegnać z wami. Mam nadzieję, że wam się Stambuł podobał. Dajcie znać, co myślicie o naszej serii ze Stambułu. Napiszcie komentarz, dajcie łapkę w górę. Udostępnijcie. Dokładnie. A my widzimy się w niedzielę, także gorąco was pozdrawiamy i miłego wieczorku. Hejka! Hej!